Klub Odkrywców Pomorza natrafił na archeologiczne skarby na polu przy ulicy Rytmańskiej. Wśród nich są zabytki z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, znaleziska z późnego średniowiecza, czy też napierśnik datowany na kilkaset lat przed naszą erą. Niewykluczone, że w tym miejscu mogła dawniej istnieć osada. Klub Odkrywców Pomorza powstał w 2017 roku. Zrzesza pasjonatów historii, którzy organizują poszukiwania detektorem metali, z poszanowaniem litery prawa oraz przy współpracy z archeologami i konserwatorem zabytków. Od wielu tygodni klub przeszukuje działkę rolniczą, usytuowaną na północ od ulicy Rytmańskiej, tuż koło ogrodów działkowych przy osiedlu Zatorze. To, co obecnie przeszukujemy i to, co widać za moimi plecami, to jest osada z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, ale nie tylko, bo znajdujemy tutaj również przedmioty o znacznie wcześniejszej chronologii, pochodzące z wczesnej epoki żelaza, które możemy datować na razie na podstawie tych znalezisk, które pozyskaliśmy na okolice wieku 7 do 5 przed Chrystusem, ale także znaleziska z okresu późnego średniowiecza, datowane między 14 a 15 wiekiem, a także rzeczy nowożytne, prawdopodobnie pobitewne. Jednym z ciekawszych znalezisk jest sprzączka. Odkrycia dokonał Jacek Żygowski. Sprzączka została znaleziona dokładnie na tym polu, które jest za moimi plecami. Pochodzi ona z okresu wędrówek ludów, czyli z okresu datowanego mniej więcej od końca wieku IV i wiek V. Co jest w niej takiego specyficznego? Posiada ona bardzo charakterystyczną ramę, która jest pogrubiona w części przedniej i znajdują się na niej charakterystyczne ornamenty, zwłaszcza na kolcu, gdzie znajduje się uproszczona główka zwierzęca. Trudno zidentyfikować gatunek zwierzęcia ze względu na jego niewielki rozmiar. Można się jedynie tylko domyślać. Natomiast to, co jest unikatowe w tej sprzączce, jest też użycie takiego ornamentu facetowego na samej ramie, co dotychczas nie było spotykane w tego typu zabytkach. Na wspomnianej działce rolniczej Klub Odkrywców Pomorza natrafił także na znaleziska sprzed tysięcy lat. Są też fragmenty krzemieni, które mogą być jeszcze starsze znacznie od znalezisk metalowych, które pozyskujemy drogą poszukiwań z użyciem sprzętu. Natomiast te, które są spod już konkretnie wykrywaczy, na razie najstarsze są z wczesnej epoki żelaza i można datować je na wiek VII. Ta osada to z jakiego mogła być okresu? Jakie jest podejrzenie? Na podstawie tego, co dotychczas pozyskaliśmy, to jest mniej więcej druga połowa wieku I, po, powiedzmy teraz patrząc po sprzączce, nawet do początku wieku V po Chrystusie. Klub Odkrywców Pomorza w przyszłości planuje przeszukanie tak zwanych sadów bałdowskich, gdzie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wybuduje zakłady przemysłowe. Spytaliśmy miłośników historii, jak często się spotykają. Różnie. To dużo zależy od wolnego czasu. Wszyscy członkowie stowarzyszenia działają hobbystycznie, poświęcając swój czas prywatny poza pracą. Teraz najczęściej staramy się spotykać w niedzielę, bo to jest taki czas, kiedy wszystkim, powiedzmy, to pasuje. Takie stałe spotkania mamy zwykle przynajmniej raz w miesiącu, ale spotykamy się też mniejszymi grupkami częściej. Chyba że ktoś na przykład też ma urlop, to wtedy też troszeczkę, powiedzmy, intensywniej można działać. Zwłaszcza w sezonie, który jest taki, powiedzmy, końcowo-letni i początek jesieni, kiedy zaczynają się żniwa i po żniwach można wejść w pole. Miłośnikom historii marzy się, aby odkryte przez nich zabytki trafiły na wystawę w Tczewie. Oczywiście wszystkie zabytki, które są pozyskiwane, są właściwie własnością państwa od samego początku. Są chronione prawem. Chcemy, żeby wszystkie pozostały u nas w Tczewie, tak żeby były dostępne też dla mieszkańców. I zostaną złożone zapewne w Fabryce Sztuk. I mam też nadzieję, że skończy się to nasze poszukiwanie również jakąś wystawą, która będzie podsumowywała nasze dotychczasowe prace. Na tym terenie ile jeszcze takich spotkań, takich badań planujecie? To zależy od tego, jak pogoda pozwoli, kiedy zostanie przeprowadzona orka, ponowny zasiew. No i też będzie zależało od tego, czy plany budowlane, które dotyczą tego obszaru, kiedy się dokładnie ziszczą. Wówczas ten teren będzie właściwie całkowicie niedostępny już dla takich poszukiwań.